Siemanko, jesteśmy w Cieszynie. Tak. Na rynku. Mhm. Idziemy jeść. Bo kiedyś, słuchajcie, kojarzyłam, że była taka restauracja u trzech braci i tam było bardzo dobre jedzenie, ale sprawdzałam na Google i została zamknięta na stałe. A teraz znaleźliśmy coś, co się nazywa jak? Mare Fuori. Coś włoskiego. No, bo jesteśmy na Śląsku, więc jemy włoską kuchnię, wiadomo. No, idziemy coś zjeść dobrego. No, a tutaj też jest nawet całkiem ładnie. Tak pół na pół, polsko-czesko i tak w ogóle. No to prawda, ale faktycznie coś w tym jest, że kurde, wszędzie gdybyśmy nie pojechali, to na tych ryneczkach jest straszna betonoza. Są takie pojedyncze drzewka, wiecie, doniczki, te sprawy, a tak... No i Cieszyn też nie umie w parkometry. No nie, no ale oni już przynajmniej mają aplikację mobilną. Ale znowu inną, w banku, w aplikacji bankowej to nie działa, więc... trudno. Takie uroki podróż. Przyszło do nas nasze jedzenie i wygląda apetycznie. No. Andrzej ma carbonara, ja mam pizzunię. Do tego tonik espresso, a w moim przypadku Bellini Zero jest przepyszne. Bierzemy się za jedzenie. No i opuszczamy restaurację, w której jedliśmy. Słuchajcie, jeżeli o mnie chodzi, ja uważam, że ta pizza była absolutnie 10 na 10. Była przepyszna, obsługa była bardzo miła, bardzo mnie pan nas obsługiwał, także naprawdę, no... Polecam, tak. O, mega, mega giga polecajka. Jeżeli kiedykolwiek będziecie gdzieś tu w okolicy, albo nie wiem, będziecie jechać do Czech i po drodze będzie wam Cieszyn, naprawdę polecam się zatrzymać, bo jedzonko pierwsza klasa. Ja miałam pizzę, Andrzej miał co takiego? Carbonara. I jak ta twoja carbonara, Andrzeju? Czy ona była prawdziwie włoską carbonarą? Prawdziwie Oj, obcinam ci głowę. Prawdziwie włoska pecorino, guanciale i dobrze zrobione. Nie za gęste, nie za tego, i fajnie, tak idealnie wyważone. Także bardzo mi się podobało. Dostałem espresso tonik, mimo że w karcie nie było, więc też jestem happy. Tak, bardzo doceniamy takie gesty, jeżeli chodzi o obsługę i tak. No Andrzej mówi, że to była jedna z lepszych carbonar, jakie jadło, prawda? No. Także no naprawdę polecajka, słuchajcie, polecajka. A ile zapłaciliśmy za naszą dwójkę? 116. 116 zł. No to tak powiedziałabym za takie dobre jedzonko na luzaczku. Zmierzamy w stronę zamku, ale przypomniało mi się jeszcze coś o restauracji, co bym chciała powiedzieć, że była bardzo ładna w środku. Miała bardzo dużo stolików. I mega propsuje to, że pan nie zapisywał, co chcą od niego ludzie. Tylko wszystko zapamiętywał. I serio pamiętał. I obsługiwał obok nas był taki stolik, gdzie było bardzo dużo pań na jakimś babskim wyjściu i pan dawał radę. Także mega propsuję. Wszyscy właśnie z obsługi elegancko ubrani, bardzo fajny klimat. No i je ceny powiedziałabym, że bardzo adekwatne do jakości. Myślę, że w Warszawie byśmy za taki posiłek zapłacili więcej w takiej dobrej knajpie. No, pyszka było, a teraz zobaczcie, w jakich ładnych okolicznościach przyrody wspinamy się, nie wiemy dokąd. W związku z tym to mogą być spalone kalorie na darmo. Będzie fajnie, Andrzeju. Tak mówili. Ale trochę przypał, bo jest 16:56, a gdzieś tutaj były karteczki, że wystawa do 17. Nie wiem, czym jest wystawa i co dokładnie się tu kryje. Ale próbujemy jeszcze zobaczyć, co się da. Znaleźliśmy więcej schodów, więc idziemy w tamtą stronę. Andrzeju, czy jesteś zadowolony? Czy my umieramy po przejściu kilku schodów? Być może. A naszym oczom ukazała się taka duża wieża. Zakładamy obóz tlenowy. Ale weszliśmy, daliśmy radę, słuchajcie. 7 pięter. Nie powiedziałabym, że 7. Wyższe stopnie. Wyższe stopnie, no. 120 ścieżka schodków. Ścieżka taka dosyć wąska. Bilet normalny 12 zł, ulgowy 8. Ja cały czas jestem studentem, nie mam przy sobie legitymacji, ale pani powiedziała, że dobra, nabiję ulgowy, także bardzo dziękujemy. Tam, moi drodzy, rzeczka i mostu, co prawda samego sobie nie widać, słuchajcie, ale to jest polska część Cieszyna, a to już jest czeska część Cieszyna, także bardzo fajnie.
ładnie to wygląda. No nie żałuję tego, że wchodziłam. Andrzeju, a czy dla ciebie widok jest wystarczająco interesujący, by móc powiedzieć, że warto było wchodzić, tak? No, ładno jest. Zobaczcie, jak to ładnie. O, ale tam nieźle pada. No. Bardzo ładnie. Wszystko tu wygląda. Bardzo fajnie. Ptaszor. Tak, tak, jakoś do ziemi. Nie wiem, czy było widać. Może mam za krótkie ręce. Ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Zmachałam się troszeczkę, nie powiem, że nie. Ale tętno już mi się nawet uspokaja. O, tam jest ten most. I w połowie tego mostu mniej więcej jest właśnie znaczek, że to już Czechy. Także mega fajnie. Dobra, foteczka. I lecimy na dół. Muszę wam powiedzieć, że łatwiej się wchodziło. Oto ja na tronie. Powiem wam, że chyba jakieś lekcje muszą się tu takie muzyczne odbywać w tym budynku, który jest przede mną, bo co chwila słychać jakieś instrumenty. A oto Andrzej. Nie na tronie. Ale zobaczcie, tam jest jeszcze taki ekstra rower. Taki jakby wiklinowy. Pokażę wam z bliska. Andrzej, ty też chcesz usiąść na tronie? Zobaczcie. Gigantyczny jest. Andrzeju, staniesz przy nim, tak dla porównania? Andrzej, człowiek 1,84 m. Tak? Dwa. Duży rower. Ty jesteś sztuką tego miasta. Uwielbiam twój uśmiech. A w środku Andrzejek. A tu panowie walczą. Kasiu, gdzie jesteśmy teraz? Wchodzimy na most, by za chwilę jedną z nogą stanąć po stronie polskiej, zaś drugą po stronie czeskiej. Patrzcie. Czeski Cieszyn. Czeska Republika. Fajnie, fajnie. Kończymy na dzisiaj nasze podróże małe i duże. Jestem, moi drodzy, już po stronie czeskiej. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ta rzeczka. No i ten futurystyczny budynek po stronie polskiej. Trzeba dodać. To jest informacja turystyczna. No właśnie. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w Cieszynie. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Ahoj! Ahoj!